siema wszystkim, z tej strony Kuba731, a to jest kolejny odcinek z The Last of Us Part 2. Jak widzicie, znajdujemy się w teatrze, czyli w naszej kryjówce. W kryjówce Ellie, Diny i oczywiście Jesse'ego. No, wysiedl. I jak widzicie, w końcu udało nam się w poprzednim odcinku odnaleźć tą całą norę, o której była właśnie mowa, i z nią pomówić. Oczywiście zwrot akcji w tym szpitalu był taki, że musieliśmy dodatkowo iść za nią w pogoń. I oczywiście dorwaliśmy, ale no niestety musieliśmy akurat w pewnym momencie z nią zeskoczyć na sam dół szpitala, znaczy na niższe piętro szpitala, gdzie akurat lokacja, w której się znaleźliśmy w tym szpitalu, była pełna w tym samym w tych całych pomieszczeniach była pełna zarodników, a wiadomo, my jesteśmy Eli jest odporna na te zarodniki oczywiście, no nie? Ale jeżeli chodzi o Norę, to nie do końca, jak wiadomo. No i oczywiście Nora się zainfekowała, no i oczywiście było jej trudno oddychać tutaj w tym pomieszczeniu, więc jakby to powiedzieć, jej życie zostało już tak naprawdę skreślone. No i cóż, no i oczywiście, jak tutaj widzimy, poza tym, że ścigaliśmy ją, to też musieliśmy się dowiedzieć, bo okazuje się, że Nora miała informację, gdzie znajduje się Abby, czyli główna, jakby to powiedzieć, główny nasz cel, główna antagonistka, no i oczywiście, zjednoczona postać oczywiście, no i plus dodatkowo główna oprawczyni Joela, którą akurat wiemy, gdzie ona znajduje. Ja nie wiem, czy Ellie znalazła jakąś informację w notatkach lub w radiu się dowiedziała u tych żołnierzy, czy po prostu Nora jej powiedziała, gdzie jest Abby. I się okazuje, że Abby znajduje się w lokacji, która się nazywa Akwarium. I tam ewidentnie teraz będziemy wyruszać. I oczywiście poza tym też na końcu dobiliśmy właśnie tą całą Norę i to w bardzo brutalny sposób. No cóż, no można powiedzieć, że no troszeczkę Ellie bardzo brutalnie ją załatwiła, ale w porównaniu co oni jej zrobili, no to akurat chyba dostała to, na co sobie wypracowali, no nie? No i oczywiście później pojawiło się kolejne wspomnienie Ellie razem z Joelem, gdzie, uwaga, mogę już zdradzić, że tam akurat Ellie poznaje prawdę, co się tak naprawdę wydarzyło w tym szpitalu i oczywiście wróciła do Jackson, ale później straciła kontakt z Joelem, jakby tutaj było jakby nie chciała mieć kontaktu z Joelem, no nie? Po tym, co on zrobił w tym szpitalu. No cóż, no, kiedyś musiało nadejść to całe zdarzenie, że Joel musiał jednak powiedzieć Ellie prawdę, co tam naprawdę było, bo Ellie nie była pewna, czy to, co Joel opowiadał, było prawdą, no nie? No, i teraz znajdujemy się właśnie tutaj, i teraz wychodzimy z tej, jakby to powiedzieć, chyba przebieralni? Nie, pokoju dla aktorów, którzy się przygotowują do roli, no nie? Okej, okay, wychodzimy. Dina? Jesse? Dina? Oho. Okej, okay, może znajdziemy ich gdzieś w dalszym pomieszczeniu. Chwila. Tutaj zamknięte, tutaj także. Nie, tutaj jest ściana, kurde. Pomyliło mi się. O! A tutaj co mamy? W kupie wojny. Zobacz, Joel. Ucieszyłbyś się. O! Jakiś spektakl lub film Joela, który kiedyś tam oglądał przed tą epidemią? Ciekawe. Okej, okay, wychodzimy. Może tutaj gdzieś ich znajdziemy.
No w końcu Ellie mogła wypocząć po tej całej akcji z tą Norą. I dobra. Najpierw chyba musimy poszukać Jessego i Dinę. Muszą gdzieś być w pobliżu tego, jakby to powiedzieć, teatru. Gdzie oni dokładnie są? Sceneria. Tutaj... Nie, tutaj chyba ich nie ma, no nie? Okej, to może tędy. Dina? Jesse? Oho. Oho, coś ewidentnie się dzieje. Patrzcie, że... Tutaj Ellie woła Dinę i Jessego, ale oni nie odpowiadają. Czyżby coś poszło nie tak? Nie. Nic, że nie poszło, tylko... Czy coś tutaj... Coś tutaj jest chyba nie tak, no nie? Może nie wiem, może poszukajmy ich w... Może są gdzieś w jakimś innym... W innym, jakby to powiedzieć, nie wiem, w jakimś innym pomieszczeniu w tym teatrze. Musimy poszukać, ale patrzcie, że tutaj mamy kartę do kolekcji. Weźmiemy sobie ją. I co my tutaj mamy? Esquire. Bohater czy antagonista? Tutaj mamy Esquire. I... No, antagonista. Raczej złoczyńca. Tutaj ma... Neutralny złoczyńca, no nie? Tutaj macie opis tej postaci. Możecie sobie zatrzymać i poczytać, jak zwykle. Tak, sprawdzam, czy mi się nagrywa, ale nagrywa mi się. Dobra. Okej, wychodzimy przez kurtynę. Tak jest. Jesteśmy. Gdzie ta dwójka? Oho. Czyżby... No nie wiem, musimy chyba poszukać, ale... Oni chyba nie Ale oni chyba nie wyszli z teatru, żeby wyruszyć do tej lokacji zwanej akwarium. No nie? Co by... O! Może coś zagramy na tej gitarze, co? No, czemu by nie? Warto by poćwiczyć. Dobra, no troszeczkę poćwiczyliśmy. Oczywiście to nic nie dało, mogliśmy po prostu spróbować sobie coś ułożyć, jakieś nuty i tyle, dobra. Tutaj zabarykadowane oczywiście i chyba tutaj też zabarykadowane. Musimy chyba wrócić tam. Dobra, wychodzimy. Tutaj. O! Jest Jesse! No. I chyba po lewej też jest Dina. Co jest? Ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Tak.
Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuje opieki, a tutaj nie ma... Tak, wiem. Ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Tak. Walić to. Ratujemy go. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Możemy zostawić Dinę samą? Tak chciała. Okej. Powiedzmy jej, że ruszamy. Poczekam na zewnątrz. Jasne. Skarbie. Musisz zamknąć drzwi. Dobra. No proszę. I co, teraz wyruszymy tam do akwarium razem z Jessim, co? No my troszeczkę z nim... Wyruszyliśmy troszeczkę... Akwarium było gdzieś na wybrzeżu. To pewnie tędy. Co? Czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć? Czyli można powiedzieć tak, że... że do akwarium wyruszymy razem z Jessim, no nie? No bo tak, w pierwszym dniu... dniu w Seattle wyruszyliśmy, zwiedzaliśmy to miasto razem z Diną. Później w drugim dniu musieliśmy wyruszyć do szpitala, a raczej nie do szpitala, a po prostu zwyczajnie wyruszyć w wyposzukiwaniu chyba Nory, ale raczej no po prostu zwiedzaniu i poszukiwaniu Nory samemu. Czyli samemu właśnie, no głównie Eli samotnie, no nie? A teraz wyruszamy do akwarium, ale tym razem w towarzystwie Jessiego, patrzcie. Ale no zauważcie tutaj, że z tych informacji, które zebraliśmy, że Abby znajduje się właśnie w tym akwarium. A to oznacza, że może w tej lokacji zwanej akwarium może znajdziemy Tomiego, no nie? Bo możliwe jest, że Tommy tam będzie, żeby żeby sprzątnąć oczywiście tą całą Abby, no nie? No to musimy też go odszukać. Naszym zadaniem też nie tylko jest dorwanie Abby i wymierzenie jej sprawiedliwości, ale również... znalezienie Tomiego całego i zdrowego i przyprowadzenie i no i po prostu odzyskać Tomiego całego i zdrowego i po prostu zabrać go do bezpiecznego miejsca, no nie? Okej, okay, to wyruszamy. Chodź, podsadźmy. Okej. Okay. Podsadźcie, a nie odwrotnie, stary? Okej, okay, dobra. Teraz nasza kolej, co? Dobra. Złap mnie. Okej. No i co? I tak oto wyruszamy do akwarium, no nie? Dzięki. Dobra.
Tylko ciekawe, którędy tam wróciły. Że chcemy znaleźć Tomiego w akwarium. Nie mówiłam jej, że... Wiesz... Jeśli o to... Nie o to. Akwarium to baza wilków? Raczej nie. Nora mówiła, że Abby się tam ukrywa. Powiedziała ci, dlaczego to zrobili? Tak. Joel miał pewien zatarg ze świetlikami. Teraz już były mi. Jaki zatarg? Był przemytnikiem. No i pokłócili się o jakieś towary. Doszło do bójki, padły trupy. Chcieli się zemścić. Mordę. To coś dla ciebie zmienia? Nie. Powinniśmy coś wyjaśnić. Gdy znajdziemy Tomiego, wracasz do domu. Tak. Część tych dupków zostanie przy życiu. Dina powinna być Jackson. Okej. Dobrze. Dobrze. Czyli tutaj możemy zauważyć, że Ellie chyba nie chce powiedzieć Jessemu prawdy, o co naprawdę chodziło tym, o co tak naprawdę poszło pomiędzy Joelem a tymi świetlikami, no nie? No tutaj, no w sumie to głównie chodziło o ten towar na początku, jak ktoś pamięta z tą poprzednią część, czemu Joel chciał jakby to powiedzieć, o co tam właściwie poszło w poprzedniej części, to akurat jest pokazane. Jak ktoś grał lub nie, to polecam wam obczaić moją serię z The Last of Us. Tam jest wszystko po prostu... Tam jest akurat cała fabuła, więc w pewnym sensie jest tam akurat wyjaśnione. Ale to już akurat grubsza sprawa, no nie? I chyba Ali nie chce mu powiedzieć prawdy, o co tak naprawdę tam się stało. Tutaj coś mamy. No i tak. No i najwidoczniej oni chcieli się zemścić właśnie na Joelu. Czyli osoby, które po części były świetlikami, jak na przykład Nora. A to by oznaczało, że Abby też była świetlikiem. Okej, otwieramy. Nie ma. O, części. Nie, warto tutaj jeszcze poeksplorować, no nie? Okej, chwila. Może wytworzyć jeszcze ładunki wybuchowe? No czemu by nie? A, chwila. Możemy ulepszyć... Ty, mamy sikierę? Mamy sikierę. Tylko troszeczkę zużytą, to pewnie nie wydam chyba tych surowców. Dobra, ale na strzałę wybuchającą to akurat wydam, bo by była mi potrzebna. Dalej, suplementy. Może na coś tutaj wydamy? Co by tutaj wydać? Akurat tutaj to drzewko od przetrwania to akurat mamy załatwione. Trzymanie oddechu, czy... Tutaj twórz ulepszone apteczki. Apteczki przywracają dodatkowe zdrowie. 50% do leczenia. To by się chyba bardziej opłacało, no nie? Żeby było krótsze. Do podleczenia. No, żeby było po prostu krótsze, szybsze leczenie. Żeby Eli mogła szybciej się wyleczyć. Użyć szybciej apteczki, żeby po prostu Eli mogła szybciej używać apteczki w czasie konfrontacji z przeciwnikami. A tutaj mamy jeszcze dziennik. Co my tutaj mamy? Chwila. Dziennik Eli, zobaczmy. To chyba poczuł jej miłość. Co to za świry? Dlaczego to zrobili? Okej, to chyba czytaliśmy. O, tutaj. Lake Hill Seattle Szpital. To chyba to. Wypadek dużego czerwonego znaku. A to tutaj mamy.
blizny, pierdolę ich, muszę się skupić na swoim zadaniu, no właśnie. Ale jestem ciekawy, czy tam też spotkamy blizny w drodze do akwarium, no nie? Co wiem? To dawne świetliki ze A, to jest akurat zarys tego, co się wydarzyło w drugim dniu... Dniu w Seattle, właśnie. Poprzednie wydarzenia. I mamy tutaj informację, która zdobyła właśnie Ellie. Co wiem? To dawne świetliki ze szpitala ma sens. Od początku miałam takie przeczucie. Gdy świetliki się rozeszły, WLF przyjęło wielu z nich w swoje szeregi. Udali się do Jackson wyłącznie po to, by torturować Joela. Zabić go to było dla nich za mało. Abby ukrywa się w akwarium. No właśnie. Tak, oni zabili głównie Joela z zemsty. Plus dodatkowo Abby ukrywa się w akwarium, gdzie tam wyruszymy. Czego nie wiem. Dlaczego Abby się ukrywa? Czy to ważne? Nie. No właśnie. To chyba ma związek z tym, że Isaac, czyli przywódca tej organizacji WLF, czyli wilków, i chyba pozostali wilki ją szukają. Czyli ona coś ewidentnie chyba przeskrobała lub po prostu... Ale nie, chyba bardziej przeskrobała, bo to niemożliwe, żeby ona się ukrywała przed nami, no nie? Gdzie są pozostali? Czy będzie mnie to obchodziło, gdy już ją zabiję? Nie. No właśnie, gdzie jest Tommy? Czy nadal żyje? Musi. No właśnie. Czy powinnam powiedzieć o tym Dinie i Jessiemu? Nie, nie mogą się dowiedzieć, co zrobił Joel. Nie zrozumieliby. No właśnie, bo... No właśnie, ona nie może wyjawić im prawdy, bo jakby ona wyjawiła im prawdę, no... No głównie to... Ale chyba chodzi o to, że Ellie jest odporna. Ma ten dar, że ona jest odporna na te zarażenie, ale... Ale jedynie Dina o tym wie, ale za to Jesse o tym nie wie. Czy ja to rozumiem? No właśnie, takie wątpliwości, takie przemyślenia Ellie, no nie? I co? I dalej chyba nie ma, no nie? Dalszych stron. Tylko to, co Ellie napisała. Dobra, zbierajmy się. Już zmieniony, jakby to powiedzieć, strój Ellie. No na taką pogodę to akurat pasuje. Okej, chodźmy. Dobra. Teraz którędy? A chwila. Chwila, wy... Ty, gdzie jest mapa tego miasta WLF? Znaczy miasta Seattle, przepraszam. Chwila, mapa. O, mapa Seattle. Może zobaczymy, gdzie znajduje się właśnie ten... O kurde. Gdzie się głównie znajduje... Gdzie się znajduje to akwarium. Ale patrzcie na to. Nora w szpitalu, blizny w przyszpitalu, Abby w akwarium. Patrzcie, że cała mapa jest poplamiona krwią, no nie? O, patrzcie tutaj! O! Patrzcie, że tutaj była Nora, no nie? O, właśnie w tym szpitalu, wszystko pomazane krwią, ale patrzcie tutaj. Tutaj po lewej stronie mamy napis imię Abby. I tutaj, patrzcie, mamy zaznaczone Seattle Waterfront Aquarium. Patrzcie! I tutaj właśnie jest to akwarium. Jest zaznaczone właśnie taką pętlą na ten budynek. I to z krwią. To najwidoczniej Nora musiała tutaj... Najwidoczniej Nora musiała zaznaczyć krwią na tej mapie. Jak ją Ellie przyciśniła, czyli stąd wiemy, gdzie jest Abby. Dobrze. To co, zeskakujemy. Dobra. Idziemy. Kurde, warto by było tutaj pozwiedzać, ale chyba tutaj nie ma nic do zebrania. Okej, czyli tędy.
A coś tutaj? Nie, wracamy na sam dół. Kurde, taka dziura. No nie. Dobra, zobaczmy. Okej, tędy. I chyba... Tak. Chyba tędy musimy iść. Kurde. Zawalone. No właśnie. Przejdziemy przez centrum konferencyjne. O. Dobra myśl. No trzeba najwidoczniej pójść naokoło, no nie? Oho, blokada. Tucamy. Troszeczkę ciemno. Włączmy latarkę. Ale też... Tak, trzeba jeszcze sprawdzać, czy nie ma tutaj zarażonych, no nie? Ale chyba nie ma. Zablokowany? O, nie mam mamy pełną amunicję, no nie, do karabinku. Trzeba tu akurat wykorzystać ten nasz karabinek. Amunicja do pistoletu także, mamy pełną. Okej, tutaj tutaj czas ich próbował otworzyć, ale coś ewidentnie nic nie dało. Nożyce. Mamy akurat pełne. Opa. Tutaj. Okej. A. Tutaj coś mamy. Okej. Nic z tego. Mówiłem. Chwila. A, chodzi o to? Kurde. A, chodzi o te drzwi. O, dobra. Ale wiecie, to ja myślałem, że tam po prostu będziemy musieli iść, a te drzwi to taka dodatkowa lokacja. A tutaj nie. Myślisz, że przyjdą po nas do Jackson? Jak to? Zabijamy sporo ich ludzi. Ich mieście. Przez to, co zrobili. Czy Abby nie przybyła do Jackson przez coś, co zrobił Joel? To nie jest Jackson. Joel i Tommy pomogli Abby, kiedy ją zaatakowano. Ci tutaj chcą zabić wszystkich dookoła. W końcu strzelali do ciebie bez pytania. Tak. To prawda. No w sumie, no racja. No w porównaniu to tak, że... Pomimo tego, że Joel razem z Tommy uratowali Abby, to dla Abby to nic nie znaczy, no nie? A tutaj jakby to powiedzieć... My tylko tutaj wyruszyliśmy w wyrównanie porachunków z tymi osobami, ale tutaj patrzcie, że no w sumie faktycznie, jakby to by tak wyglądało, że te wilki w sumie są bardzo dobrze uzbrojoną organizacją i mogą, kurde, naprawdę nieźle zrobić taki niezły szturm. Znaczy nie szturm, ale naprawdę mogliby przyjechać tutaj do Jackson i po prostu nas załatwić, ale to na pewno im się nie uda, bo tak jak mówiła Ellie, to patrząc na to, to oni jednak zyskali tutaj taką niesympatię do całej społeczności innych ludzi, którzy nie zrobili im nic złego. Oni troszeczkę zachowują się jak ci łowcy z poprzedniej części The Last of Us, pamiętacie? Oni też zabijali innych ludzi. Ludzi dookoła. Ale głównie takich niewinnych. Ale głównie, żeby przeżyć. Oni zabijają tylko dlatego, że są głównie żołnierzami, wypełniają rozkazy. Ale myślę, że oni tego ewidentnie nie zrobią. Nie zaatakują nas. Chociaż wiedzą, kim jesteśmy, to jednak oni nas wyeliminują tutaj. Znaczy, no mam nadzieję, że nie wyeliminują. Nina od dawna, że się czuje.
Od kilku dni. Gdy tu dotarłyśmy, spuściła wilką w pierdol. Byłbyś dumny. Wierzę. Nie się nie zadziera. No. Nie wiem. Tutaj mamy szmatę, alkohol. Nic poza tym. Dobrze. Chodźmy dalej. Tutaj wszystko zawalone. Ale no w sumie... No powiem wam tak, te wilki na pewno załatwią nas tutaj. Ale miejmy nadzieję, że... Nie, no na pewno nas nie załatwią. Jesteśmy dobrze ukryci. A tu, tam w tym teatrze to jeszcze wilków nie było. Więc w pewnym sensie... Nie załatwił nas tak szybko. Dobra, tędy trzeba. A, patrzcie, to są te drzwi, które były zablokowane. Dobra, O, taśma. Dobrze. Mogę wytworzyć dalsze strzały, czy tak? Nie do końca. Nie, brakuje jeszcze taśmy. Dobrze, a coś tutaj? Nożyczki i tylko tyle. Tutaj nic, tutaj także nic. Chyba tędy, no nie? Pomożesz? A, tutaj musimy popchnąć. Okay. Akurat nie zauważyłem. Okej, okay, teraz to tak akurat nie zauważyłem tej dziury. Pchamy. Tędy. Muszę spytać. Dlaczego mi nie powiedziała o ciąży? Słuchaj, na pewno powie ci o niej kiedyś. Co jest? O kurde! Dobra. No i mamy naszych przeciwników, co? Ale ostatnio... Tym razem będzie inaczej. A tam są. Hej, nie łam się. Zmizia goni. Przecież i tak nie mamy wyboru. Pomyśl, co będzie, jak wygramy. Kichuj. Mam coś. Zajmę się tym. Posłanie. Ła, kurde! Ja pierdzielę! Kurde, myślałem, że ich załatwię! Kurde, Jesse, chowaj się! Zacznij im drogę! Z prawej strony! Ła, kurde! Ja pierdzielę! Ja nie mogę! Okej. Okay. Nie, ja myślałem, że on tam nas... Ja pierdzielę! No mogę się spodziewać, że on tutaj podejdzie, no nie? Dobra, od nowa. Mówili, kiedy ruszamy? Jeszcze nic. Gdzie to słyszałeś? Od samego dowódcy. Upewnimy się, że jest to, co pytamy. Ale ostatnio... Tym razem będzie inaczej. Stresuję się. Mają garść cały wybrzeże. Może strzelają nas jeszcze w wodzie do cholery. Hej, nie łam się. Zmizia goni. Przecież i tak nie mamy wyboru. Pomyśl, co będzie, jak wygramy. O kim... Czy oni mówią o...
Ja się zastanawiam, mówią ci żołnierze, czy chodzi o Abi i jakby, nie wiem, możliwe, że chodzi o Abi i jej jakby to powiedzieć resztę, nie, to niemożliwe, żeby chodziło o nią i o resztę, jakby to powiedzieć jej i o resztę jakby innych wilków, którzy ją chronią. Możliwe, że chyba chodzi im głównie o te całe blizny. Dobra, trzeba by było załatwić go. Mam rewolwer. Kurde, kucaj Eli. O nie, nie. Intruzi! Załatwi ci! No i tak załatwiamy ich. Ła, kurde! Kurde, wybiłem normalnie, no! Bum! Ja nie mogę. Tak jest! Ale chwila. Chwila, ona miała maczetę. Sobie zamienimy. Zamienimy. Dobrze. Mam cię! Bum. Dobra, dobra, tylko nie musisz tego robić. Spokojnie, uspokój się. A zadajmy cios. Zostaw mnie! Dobry Boże. No sorry, Jesse, ale albo my, albo oni. Kurde. Są cholernie nerwane. Prowadzą wojnę z tą zesraną sektą. Słyszałem, jak mówili o serafinach, czy serafitach. Ja słyszałam tylko o bliznach. Spotkałeś ich? Nie. No to się ciesz. No właśnie. My mieliśmy taką... Eli miała taką okazję, żeby poznać te całe... tą całą sektę. I szczerze, oni są bardziej porąbani o... I szczerze, ta sekta jest naprawdę niebezpieczna. Dobra. Teraz oczywiście nie podkradaliśmy się w ogóle. Oni szli akurat naprzód. Więc chyba było lepszym sposobem, żeby też pójść naprzód, no nie? Ale dobra, mamy okazję, żeby tutaj coś pozbierać. Posprawdzajmy tutaj każdy skrawek, każdej szafki, każdej półki. A możemy... Kurde, dobra, stwórzmy kolejny tłumik, no nie? Kurde. Ajajaj, mogłem od razu maczetę zrobić, ale tłumik to akurat mi się przyda. Na pewno się... Wiadomo, że się mi przyda. Przecież dzięki tłumikowi mogę likwidować przeciwników po cichu, ale oczywiście z ograniczeniem, no nie? Tutaj mam strzelbę, ale pełną amunicję do tej strzelby mam. A przy okazji użyłem lunety w snajperce, ale nie tak jakbym sobie to chciał. Chciałem po prostu wyeliminować tych z daleka. Dobra, o. Amunicja do karabinku, tak jest. Coś tutaj, raczej nic nie ma.
Jeszcze tutaj. Tu też nic. O! Szuflada. Amunicja do pistoletu. Mamy pełną. Chociaż... Nie, tak, naprawdę pełną. Dobrze. O! Łom! Proszę bardzo, ale mamy maczetę. A ona chyba bardziej jest wytrzymalsza niż łom. Ale zobaczmy. No, dzięki łomie możemy zadawać obrażenia. Ma pełny pasek, ale... Nie wiem. Może jednak zostanę przy tej maczecie, wiecie? Bo mogę zadawać akurat śmiertelne ciosy. Jeden cios to taki też taki śmiertelny, no nie? Podpowiedź. Okej, co teraz? Może zejdziemy tam. Mhm, czyli akurat gra mi podpowiada, gdzie mam się udać. Dobrze. Ale jeszcze nie, jeszcze nie. Muszę jeszcze zobaczyć, czy coś tutaj mamy. Ta, tutaj chyba nic. Chwila. Nie, tutaj chyba nie przejdę, no nie? Ale chwileczkę. Ty. Chyba jest taka możliwość przejścia. Zobaczę, czy tutaj jest jakaś... Nie, no. Chyba nie będzie tutaj dziury, no nie? Ta. Nie, chyba tędy nie przejdziemy. Ale tutaj jest, znajdujemy się w banku, jakby nie patrzeć. Chwileczkę. Nie. Ta. Nie przejdziemy tędy. Dobrze. Tutaj też nie... O. A tu i alkohol, ale już mamy bardzo dużo. O, o, proszę bardzo, szmata, tak jest. Nie, jeszcze nie. O, możemy wytworzyć coś tutaj. Ale nie, jeszcze pozbieram troszeczkę tych suplementów. O, piękny headshotik, tutaj strzeliłem. Dobrze. Nie. My tutaj chyba byliśmy, tak? Tak, tak. Tutaj wracamy. Ile, co to? A to jest chyba zwykła deska, no nie? Ta. Okej, zobaczmy, co tutaj mamy. Wejdźmy na górę. Tutaj chyba nic nie ma. Dobra, to chyba tam naprzód musimy. No, tutaj jest zablokowane. Więc tutaj. Dłuższa trasa, co? Tutaj jest jakaś możliwość wejścia? Ty. Jest możliwość tutaj wyjścia na górę, tylko że... No właśnie. Ale nie, myślę, że tutaj ewidentnie nie wejdziemy. Nie ma chyba takiej opcji. Nie, to chyba jest zwykła... Nie, ale tutaj... Nie, jest tutaj pomieszczenie, ale tutaj chyba potrzebowalibyśmy linki, ale chwila. Tutaj moglibyśmy wejść, ale nie, też linki. Dobra, tędy nie przejdziemy. A coś tutaj mamy? O, przejście dalej. To już są takie już bardziej ruiny. Całe miasto jest taką ruiną. O, coś tutaj mamy. A, proszę bardzo. Możemy wytworzyć, ale... No właśnie, nie mamy taśmy.
tutaj mogę. A dobra, wytwórzmy bez problemu. Dobra. Kurde, przydałaby mi się taśma, no nie? Okej, przejdziemy tędy. Coś tutaj mamy. Butelka. O. A o, proszę, amunicja i troszeczkę tego surowców do. Troszeczkę tego ładunku wybuchowego, ale nadal nie mamy taśmy. I. Ło! O kurde! Dobra, nie zauważyłem tego trupa. Przed sobą. Dobra, Eli, zeskocz. Dobra. Tutaj. Co to za plakaty? To komiksy. Czekaj. Co tu się odbywało? Jakaś impreza dla ludzi z obsesją na tym punkcie? Takich jak ty. Ej. Urodziliśmy się o wiele za późno. Nie mam pomysłów. Spróbujmy tego. Co jest? O proszę, tędy. Aha, tędy teraz musimy iść. Dobrze. Ale jeszcze bym musiał troszeczkę pozbie... Jeszcze chciałbym tutaj zobaczyć, czy czasem czegoś nie zostawimy. Ale... No patrzcie, no wiadomo. No, Ellie, Jesse, no wiadomo, urodzi... No nic dziwnego. No jeszcze przed epidemią były takie rzeczy, a teraz to już na pewno nie ma. Acz chyba Ellie by się tutaj by spodobało takie konwenty komiksowe, bo akurat bardzo lubi tak czytanie takich fajnych komiksów. Chyba jedną z jej ulubionym, na pewno chyba, nie wiem czy ulubionym, ale wiadomo, że jako Joel zbieraliśmy dla niej w poprzedniej części komiks pod tytułem Savage Starlight, no nie? No w angielskiej wersji, ale kurde, nie pamiętam jak, kurde, zapomniałem jak się nazywał ten polski tytuł tego komiksu, ale wiem, że w angielskiej wersji Savage Starlight. Okej. Nie, chyba nie ma takiej możliwości, żebym wspiął się tutaj na ten wieżowiec i tutaj podwiedzał. Nie, to tylko tak dla wyglądu to wygląda. Dobra. To co, idziemy dalej, no nie? I co, tędy? Przez ten utwór w oknie. Wspinamy się i proszę bardzo, przeskakujemy. I gdzie my się znajdujemy? No tak, musimy kucnąć. Co mówiłaś? Wcześniej, co do Diny. Że powie mi, kiedy... Kiedy wszystko tu ogarniemy. W końcu będzie trudno dalej to ukrywać. Wiesz, czy je zatrzyma? Nie. No chodzi o to głównie, że nie wiadomo. Aha, no chodzi głównie Ellie, że jak ktoś akurat nie wie, że... To co ona, co powiedziała Ellie, że nie, oznacza, że akurat Ellie nie wie. Przepraszam. Dobra. Wiecie co? Chyba w tym momencie się z wami pożegnam. No, odcinek się troszeczkę wydłużył. Głównie przez to moje paplanie, no nie? I dobra. Ale przy okazji, no, sobie postrzelaliśmy do tych wilków. A w następnym odcinku spróbujemy dalej kontynuować podróż do tego całego akwarium, gdzie oczywiście z informacjami znajduje się Abby i może prawdopodobnie znajduje się też tam Tommy. Ale to akurat w następnym odcinku to zobaczymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i w następnym będziemy kontynuować dalej tą całą podróż do akwarium. Tak jak było tutaj, że podróżowaliśmy do szpitala w Seattle, to tutaj będziemy teraz w tym etapie rozgrywki podróżować do lokacji zwanej akwarium, gdzie znajdziemy tą całą Abby.
Okej, ode mnie to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i będzie czekać na więcej materiałów z gry The Last of Us Part 2. Komentował dla was Kuba 731. Na razie, na raje spadam.